Dzień dobry moi drodzy, w zeszłym roku z okazji 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale zabrałem Was do miejscowości Perim, znajdującej się w stanie Nevada. Miejscowości, w której w 2015 roku zaczęła się moja amerykańska przygoda. Dziś z okazji 337 156 subskrybentów zabieram Was do Vail w Colorado. Miejsca, które przez kilka miesięcy w 2017 roku nazywałem swoim domem. Do miejsca, o którym dziś z perspektywy czasu wiem, że miało przeogromny wpływ na moje życie i prawdopodobnie, gdyby nie mój przyjazd tutaj, nie robiłbym dziś w życiu tego, co robię teraz. A zaczynamy od dworca autobusowego, w sensie przystanku autobusowego, ponieważ to właśnie tutaj, na początku czerwca 2017 roku, zaczęła się moja przygoda z tym miasteczkiem. Plan na najbliższe godziny jest taki, żeby się pokręcić, powspominać, pozwiedzać, zobaczyć, co się zmieniło. Dla tych, którzy nie wiedzą, co ja tutaj robiłem, podejrzewam, że takich osób może być dosyć dużo, ponieważ mój kanał miał chyba 10 czy 11 tysięcy subskrypcji, kiedy tutaj byłem i w ogóle tutaj był pierwszy raz, a dokładniej na lotnisku w Warszawie, jak leciałem do Denver po to, żeby przyjechać tutaj, był pierwszy raz, kiedy pokazałem się przed kamerą na swoim kanale na YouTubie i miałem dokładnie tę samą, w sensie nie tą samą, bo tamta zginęła w Meksyku, ale dokładnie tak samo wyglądającą koszulkę na sobie i nawet ten sam model okularów. Podejrzewam, że nawet tą samą czapkę w 2017 roku. W każdym razie przyjechałem tutaj na wizie Summer Work and Travel, która pozwala ludziom z Europy i nie tylko z Europy przyjechać do Stanów Zjednoczonych na kilka miesięcy. Celem, no to się ładnie nazywa, wymiany kulturowej, ale w praktyce wygląda to po prostu tak, że przyjeżdża się tutaj głównie po to, żeby doświadczyć czegoś nowego. No i oczywiście po to, żeby zarobić sobie trochę kasy. Wprowadziłem się tutaj na początku czerwca 2017 roku, a wyjechałem pod koniec września, więc to miejsce przez prawie 4 miesiące było moim domem. Samo Vail jest takim górskim, turystycznym, narciarskim miasteczkiem, które na tle innych miasteczek tutaj w okolicy jest dosyć drogie. Oczywiście są droższe, są też dużo tańsze, więc raczej takie miejsce dla ludzi, którzy mają dosyć sporo hajsu. Zaraz przy dworcu autobusowym jest jedna z lokalnych melin, nazywa się The George i to tutaj właśnie bardzo często ochroniarze zabierali ludziom dowody osobiste, ponieważ wielu studentów z Europy, którzy nie mieli ukończonego 21 roku życia, a i tacy się zdarzali, przychodzili właśnie tutaj albo na lewych dowodach osobistych, albo pożyczali od znajomych, no i jak ochrona się łapała, to oczywiście boom, konfiskata i groźba zadzwonienia po policję. Raczej tłumów się tutaj dzisiaj spodziewać nie możemy, dlatego że sezon zimowy już się zakończył, a sezon letni jeszcze się nie zaczął, więc będzie cicho, spokojnie. Wiele miejscówek pewnie będzie pozamykane. A uwierzcie mi, w sezonie letnim są tutaj naprawdę tłumy ludzi, które i tak nie mogą się równać temu, co dzieje się tutaj w zimie. Teraz przechadzamy się po tej części Vail, w której ja dosyć rzadko bywałem, bo jest to końcówka miasteczka z mojej perspektywy, tak zwany Vail Village. Ładnie tu, co? Ja wiem, że już byłem kilkukrotnie w takich miasteczkach i mówiłem, że nie będę ich nagrywał, bo są nudne, ale wiecie, ja tutaj mam tyle wspomnień, że po prostu chodzę tymi ulicami i cieszy mi się ryj. Teraz jesteśmy w części Vail, która nazwana jest Solaris. No i już widzę pierwszą zmianę, ponieważ tu, gdzie w tym momencie jest PCL i ten remont,
była jedna z moich prac. Jednym z celów mojego wyjazdu tutaj było między innymi to, żeby zarobić sobie kasę na wyjazd do Australii, który realizowałem w 2018 roku. Wtedy jeszcze nie byłem pewny, czy chcę jechać, ale wiedziałem, że jeżeli się zdecyduję, to muszę mieć na ten wyjazd kasę. I właśnie tutaj była jedna z moich prac. Mówię jedna z moich prac, ponieważ prac chyba łącznie miałem na pewnym etapie 3 czy 4. I uwierzcie mi, łączenie grafików i ogarnianie tego, żeby mi się nie nałożyły dwie prace w tym samym momencie, to była jakaś wyższa matematyka. A tutaj było kino, które nazywało się Cine Bistro i jestem naprawdę wdzięczny ludziom, którzy mnie tutaj zatrudnili, ponieważ robota była naprawdę bardzo przyjemna. W oryginalnej pracy zarabiałem chyba 8,70 na godzinę. Tutaj zarabiałem 11 czy 12 dolarów. To, co bardzo lubiłem w tej robocie, to to, że kiedy byłem na drugą zmianę i zamykałem kino, to po wpuszczeniu ludzi na ostatni seans mogłem zamknąć drzwi i po prostu siedzieć i edytować vlogi. Szef mi na to pozwolił, powiedział: słuchaj, no i tak musisz siedzieć i czekać, aż ci ludzie wyjdą z tego kina, żebyś mógł posprzątać salę. Jak masz wszystko inne zrobione, to sieć, pracuj sobie, rób co chcesz. No i kurde, bardzo miło wspominam tą pracę i szkoda, bo chciałem przyjść się przywitać, powiedzieć cześć, zobaczyć, czy nadal pracują tutaj ci sami ludzie, ale niestety. No i postanowiłem, że magnesy będą właśnie z Vail. Zobaczcie, jakie fajne oldschoolowe znalazłem. Mamy tutaj, ile mamy? 169, tak? 169. Czyli potrzebuję jeszcze 31 sztuk. Ale fart, spotkałem ziomka w sklepie, który pracował tutaj w 2017, więc się znamy. No i mam bardzo fajne magnesy, w ogóle nie Chińczyki, tylko wszystkie made in USA. Więc muszę tutaj wrócić za półtorej godziny i odebrać. Z tym, że niestety nie mieli tylu sztuk, ile potrzebuję, więc teraz muszę pójść do ich innego sklepu, dobrać te brakujące, a później w drodze powrotnej zgarnę stąd karton i zaniosę go do samochodu. Fajnie, cieszę się, bo one wszystkie są związane bezpośrednio z Vail, a nie z samym Colorado, czyli no, tak jak wam powiedziałem wcześniej, z miejscem, które jest bardzo bliskie mojemu sercu i zaraz jak pójdziemy trochę bardziej w stronę miejsca, w którym pracowałem, to opowiem wam jeszcze kilka historii, których chyba nigdy na vlogu nie opowiadałem. Oj, moi drodzy, wspomnienia. Pamiętam, ile razy po nocy, po zamknięciu kina wracałem tą drogą do domu zmęczony. I tutaj nawet pamiętam, że jak nagrywałem vloga o tym, że szukam pracy, to jednym z kadrów było to, że położyłem tutaj aparat. O mniej więcej tak go tutaj położyłem, usiadłem sobie chyba, tak mi się wydaje, bo wiecie, już jestem starym człowiekiem, a to było 5 lat temu. I opowiadałem o tym, że mam nadzieję, że dostanę pracę w tym kinie. A być może wcale tak nie było i sobie to wymyśliłem, po prostu mój umysł na starość płata mi figle. Nie wiem. Siema, mały update dla was. Poszliśmy na zakupy, potem poszliśmy na spaghetti, które zrobiła koleżanka ze Słowacji i poszliśmy na piwo. Wracając z piwa, przechodziliśmy przez miasto i zauważyłem kino. I wszedłem do tego kina i spytałem się, czy przypadkiem nie szukają pracowników. Oczywiście opowiem wam historię, której nigdy wcześniej nie opowiadałem publicznie. Mianowicie o tym, jak prawie straciłem pracę, wizę i wróciłem do Polski mając kilkadziesiąt tysięcy złotych długu. We interrupt this program to bring a word from the sponsor of today's video, Babbel. Finalmente el verano se acerca y para muchos de ustedes es la oportunidad para viajar. No importa si visitas España, Estados Unidos, Francia o, no sé, Alemania. Siempre es bueno conocer al menos lo básico en el idioma del país que visitas. A w tym pomoże wam aplikacja do nauki języków Babbel. Osoby posługujące się językiem polskim mogą rozpocząć dwa kursy językowe, niemiecki oraz angielski. Opanowanie jednego z nich otworzy wam drogę do aż 14 kolejnych kursów. To, za co ja najbardziej cenię sobie tę aplikację, to fakt, iż lekcje, a w szczególności rozmówki, toczą się wokół realnych tematów i sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem wydarzą się kiedyś w waszym życiu. Dostępne są również szybkie kursy, które skupiają się na przygotowaniu was na wakacyjny wyjazd. Oprócz tego w aplikacji znajdziecie podcasty, dzięki którym osłuchacie się z wybranym przez was językiem, proste gry czy funkcję Babbel Live, dzięki której możecie uczestniczyć w lekcjach online z lektorem w małych grupach. Warto również wspomnieć, że obecnie Babbel oferuje darmową naukę języka polskiego dla osób posługujących się językiem ukraińskim. Dla moich widzów Babbel przygotował ofertę promocyjną, dzięki której otrzymacie 30% zniżki na kursy 6-miesięczne, 12 oraz na dożywotni dostęp do aplikacji. Do aplikacji. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Otóż byłem tutaj zatrudniony jako busser. Busser to jest taki
pomocnik kelnera w takich, wiecie, fajniejszych restauracjach. Kelner tylko ma zabawić klientów, wziąć od nich zamówienie, a baser ma im dolewać wodę, przynieść im żarcie i tak dalej. No i była to oczywiście robota za minimalną stanową, tam 8 czy 9 dolarów i do tego napiwki. No i mi ta robota na początku odpowiadała, to były moje pierwsze doświadczenia w gastro i tak dalej. Natomiast dosyć szybko się połapałem, że jesteśmy delikatnie dymani na hajs. Oczywiście chodziło o pieniądze z napiwku, które miało być porówno dzielone. A ja od razu po pierwszej wypłacie zauważyłem, że coś tu jest nie tak, dlatego że ja widzę, bo czasem przynosiłem, wiecie, czeki kelnerom, widziałem jakie oni dostali napiwki. Jak zobaczyłem tam na swoim czeku, że dostałem dodatkowe, nie wiem, 20 czy 30 dolarów w skali jednej wypłaty, czyli dwóch tygodni, no to zacząłem poruszać ten temat częściej i częściej i doszło do tego, że po prostu powiedziałem na pewnym etapie menadżerom, że jeżeli oni nie chcą tego zmieniać, oczywiście inni wtedy studenci na początku, jak im przedstawiłem tą sytuację, mówili tak, musimy walczyć o swoje, działamy i tak dalej. No ale nikt finalnie nie miał jaj, żeby pójść do menadżera z nimi porozmawiać, więc ja to zrobiłem. Na początku chciałem działać w imieniu całej grupy, no ale bardzo szybko wszyscy, którzy tak głośno krzyczeli, że oni chcą z tym walczyć, się wykruszyli, więc zostałem ja sam, więc dosyć jasno stawiałem sytuację, że ja się na takie warunki nie zgadzam, dlatego że po prostu nie lubię być robionym w ch**a. Efekt był taki, że bardzo szybko zostałem przeniesiony do innej części restauracji, do takiego klubu śniadaniowego. No i tam już zarabiałem fajniejszą kasę, bo to było jakieś tam chyba 13 czy 14 dolarów za godzinę. W każdym razie ja byłem wtedy naprawdę bardzo ambitny i zależało mi na tym, żeby znaleźć jeszcze kolejną robotę, potrzebowałem kasy i tak dalej. I miałem raz taką sytuację, że rozmawiałem z menadżerem barmanów, mówiłem mu, że chciałbym się podszkolić na pomocnika barmana i tak dalej, bo nie chcę zasuwać tutaj w tej restauracji, bo tutaj się niczego nie nauczę, tylko przynoszę jedzenie. I była taka głupia sytuacja, że ja sobie stałem tak jak teraz, on stał tutaj obok mnie i on coś sprawdzał na telefonie podczas tej naszej rozmowy. I to zobaczyła moja menadżerka, która de facto jak gdyby w hierarchii całego tego miejsca była pod menadżerem barmanów. I ona zaczęła na mnie krzyczeć, bo wydawało jej się, że to ja mam ten telefon w ręku. Ale to było tak, że ona dosłownie zaczęła we mnie rzucać F-bombami, czy tam po polsku, jakbym to powiedział, k***ami. I było, że co ty robisz, ile razy było mówione, że nie można mieć telefonów tutaj i tak dalej, że wylecisz z tej roboty i w ogóle. To tak naprawdę zaczęła się na mnie drzeć. I to było tak, że po prostu rozkręciła tą awanturę, widocznie miała gorszy dzień, na środku kuchni, przy, wiecie, szefach kuchni, przy wszystkich innych pracownikach i tak dalej. Ja, jak dostałem taki agresywny atak znikąd, zareagowałem bardzo podobnie jak ona i ja po prostu również wydarłem na nią ryja. Ona się drze na mnie, ja zaczynam się drzeć na nią, ona we mnie rzuca przekleństwami, ja też w nią rzucam przekleństwami i nagle się połapałem, co się dzieje, że ja jestem w Stanach Zjednoczonych, jestem na wizie J1, jestem tutaj, nie wiem, powiedzmy sobie od 3 czy 4 tygodni i właśnie wyklinam swoją menadżerkę. I ona się chyba połapała, co ona robi. Była taka sytuacja, że po prostu nagle zamilknęliśmy, spojrzeliśmy się na siebie i ja odwróciłem się na pięcie i poszedłem na floor restauracji. Zaraz za mną poszło kilku ziomków z pracy i mówią: ty stary, co ty odwaliłeś? Czy ty wiesz, że właśnie straciłeś robotę i tak dalej, i tak dalej? I ja jak sobie uświadomiłem, co się właśnie stało, to mi się po prostu od razu tak zaczęły trząść ręce, bo wiedziałem, że prawdopodobnie właśnie zaprzepaściłem wszystkie swoje plany i marzenia, dlatego że po prostu gdzieś mi się włączyła ta moja impulsywność i odpowiedziałem jej pięknym za nadobne. Więc kolejne minuty to była po prostu już myślenie, jak ja powiem mamie, że muszę wracać do Polski, ile ja zapłacę za te bilety, że ja kompletnie nie mam kasy i tak dalej. No i po kilku minutach zostałem zaproszony na rozmowę. Zamknęła drzwi, stoi przede mną, czeka aż ja coś powiem, ja nic nie mówię, ona nie mówi nic. Mija tak, nie wiem, z 30 sekund, tak stoimy i się na siebie patrzymy i ona nagle po prostu wpłacz i mówi: przepraszam cię bardzo, ja już rozmawiałam z menadżerem baru, ja wiem, że ty się go pytałaś o lepszą pracę, że chcesz tutaj się rozwijać i tak dalej, i że to nie był twój telefon i że mam dzisiaj zły dzień i że w ogóle co ja odwaliłam, że nie powinnam się tak nigdy zachować i tak dalej, i mnie przeprosiła. Ja zareagowałem tak samo, powiedziałem, że słuchaj, też cię bardzo przepraszam, no mam ciężki dzień, wiesz. Podaliśmy sobie ręce, uznaliśmy, że ta sytuacja nigdy nie miała miejsca. No i dwa dni później dostaję telefon od jej przełożonego z informacją, że dostaję awans i że chcieliby, żebym był barmanem na basenie, dlatego że w hotelu, w którym pracowałem, na górze był taki mały basen, tam był taki mobilny bar i tam się robiło takie, wiecie, bardzo podstawowe drinki. W ogóle to zobaczcie, jak tu jest pięknie.
I kurczę, naprawdę bardzo dziwnie się czuję, dlatego że już podchodzę pod tą restaurację, w której to wszystko się działo. Jestem w Vail, opowiadam wam tą historię kilka lat później i to jeszcze nie jest jej koniec, dlatego że owszem, przyjąłem tą propozycję, byłem barmanem tam na górze i wtedy ja byłem jedyną osobą, która tam pracowała, więc na przykład potrafiłem komuś zrobić margaritę za $10 i dostawałem 50 i facet mówi, ja keep the change. Więc naprawdę ciekawe rzeczy tam się działy i wtedy zacząłem zarabiać poważną kasę w tej restauracji. Przepraszam was najmocniej za ten chaos, ale próbuję wam wytłumaczyć, bo to było dosyć skomplikowane. Moje trzy prace. Pierwszą był hotel z restauracją, w której to wszystko się działo i tam właśnie później pracowałem jako barman. I to była ta praca, w której byłem zatrudniony pierwotnie, więc właśnie na jej podstawie dostałem wizę i tak dalej. Druga praca to była praca w Cine Bistro, czyli w tym kinie. I trzecia praca to była praca na eventach, dlatego że udało mi się wyrobić kontakty i jeżeli Sylwio oglądasz tego vloga, to ja wiem, że mi się nigdy nie przyznałaś, że to ty tam szepnęłaś słówko o tym, żeby mnie tam zatrudnili, ale ja dobrze wiem, że to zrobiłaś. No i słuchajcie, zacząłem pracować na eventach, różnego rodzaju wydarzenia, takie jak wesele, jakieś urodziny, koncerty i tak dalej. No i wtedy faktycznie było tak, że potrafiłem zarabiać nawet i po 40, po $50 za godzinę, gdzie pamiętam, zaczynałem z 8,75 i bardzo często właśnie na tej stawce większość ludzi, która tutaj zaczęła pracę, na tej stawce też skończyła. No i na pewnym etapie było tak, że z kina zrezygnowałem, dlatego że dużo bardziej mi się opłacało robić już jako barman w tym klubie śniadaniowym i też na tych eventach. No i tak mijały kolejne miesiące, zarabiałem pieniądze, miałem perspektywę tego, że już mnie będzie stać na to, żeby polecieć do Australii, będzie mnie stać na to, żeby pojechać na wycieczkę do Meksyku, jeszcze sobie odłożę jakąś kasę i sobie kupię coś fajnego i tak dalej. No i zbliża się końcówka września, co za tym idzie, końcówka mojej wizy. W międzyczasie miałem jeszcze jedno bardzo mocne spięcie łamane na nieporozumienie z człowiekiem, który zarządzał całym miejscem, w którym pracowałem. Mianowicie, ci z was, którzy oglądają kanał już od jakiegoś czasu, zrobiłem kiedyś odcinek, w którym chodziłem po najdroższych pokojach w tym hotelu, on wam się gdzieś tutaj zaraz wyświetli. Już nie pamiętam teraz, jaka to była sytuacja, ale było tak, że byłem wpisany w grafik, ale ktoś mi tam powiedział, że nie przychodził do pracy czy coś takiego i po prostu nie przyszedłem, jakieś nieporozumienie wyszło, ale byłem umówiony z szefem housekeepingu, że mogę sobie pochodzić po tych pokojach i coś tam ponagrywać. Zobaczył to podczas, kiedy był na jakimś tam spotkaniu po prostu przez szybę pomieszczenia, no i później zaczął mnie szukać z ochroną całego tego obiektu i podczas, kiedy nagrywałem vloga, nagle mi wparowała ochrona, no i on zamknął się ze mną w pomieszczeniu, a facet był, słuchajcie, naprawdę taki, no kurde, no dużo wyższy ode mnie, myślę, że miał z 2 m 10 cm wzrostu, coś takiego, ważył ze 150 kg i on był po prostu rozjuszony, był taki wkurzony, mówił mi, że w życiu nie spotkał żadnego człowieka, który miał taki tupet, że nie przyszedł do pracy, on sobie tutaj nagle robi jakieś swoje rzeczy na boku i tak dalej, i że on mnie wywali z tej roboty, że on mi zrobi tak, że już tutaj nigdy nie znajdę żadnej pracy i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że on był po prostu wściekły, dar się na mnie, a ja ze spokojem mówię, stary, ja nic złego nie zrobiłem, ja dostałem dzisiaj wolne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i była taka naprawdę bardzo napięta sytuacja. No i moi drodzy, później przyszedł wrzesień, co za tym idzie, koniec mojej wizy. No i jeden z ostatnich dni pracy dostaję telefon, że mam się stawić na dywanik do tego szefa wszystkich szefów. No i byli tam menadżerowie mojej knajpy i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że prawdopodobnie dostanę jakieś upomnienia, bo to wiadomo, korporacja, tam trzeba powiedzieć, jak się człowiek spisał i tak dalej, więc myślałem, że to będzie informacja, że dostaję jakąś naganę, punkty minusowe i tak dalej, bo wiecie, cały czas starałem się unikać tej pierwszej pracy, w której praktycznie w ogóle nic nie płacili, zamieniałem się grafikami z innymi ludźmi, ci, którzy nie dostali drugiej pracy, korzystali bardzo często z tego, że ja nie chciałem pracować, bo brali moje zmiany, no i generalnie naprawdę bardzo mocno tam kombinowałem, żeby osiągnąć gdzieś tam swoje plany i swoje założenia, przy czym starałem się zawsze być w porządku w stosunku do wszystkich. Przychodzę do tego pokoju, no nie byłem jakoś bardzo zestresowany, bo wiedziałem, że to są moje ostatnie dni pracy, więc nic strasznego mi zrobić nie mogą. No i zaczyna się rozmowa, w której poważnym tonem informują mnie, że tak, słuchaj, no pracowałeś u nas tyle i tyle, no i chcemy porozmawiać o tym, co się tutaj wydarzyło, więc to, czego się spodziewałem. No i mówią mi, że no wiesz, mamy tutaj studentów na J1, jest kilkadziesiąt osób każdego roku i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie w związku z tym chcą ze mną porozmawiać, ponieważ na przestrzeni tych wszystkich lat nigdy nie mieli człowieka, który byłby tak zdeterminowany do tego, żeby się rozwijać, nie byłby tak zdeterminowany, żeby dostawać awanse i że chcieli mi zaproponować wizę i pracę. Czajcie to? Chcieli mnie szkolić na menadżera restauracji, powiedzieli, że ich zdaniem nadaje się do tego idealnie i oni chcieliby, żebym ja tutaj po prostu dla nich
pracował, że mogą mi załatwić wizę pracowniczą i tak dalej, że przejdę szkolenie roczne i później chcieliby mnie zobaczyć na stanowisku menadżera jednej z droższych restauracji w Vail. Mnie, człowieka, który pierwszy raz tackę nosił w czerwcu 2017 roku, a ta rozmowa miała miejsce we wrześniu. I słuchajcie, to był właśnie jeden z takich przełomowych momentów w moim życiu, ponieważ powiedziałem im, że okej, fajnie, doceniam, dziękuję wam bardzo serdecznie, ale muszę wam odmówić, ponieważ moim celem, moim planem, moim marzeniem jest wyjechać do Australii. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie oni mieli miny, kiedy, no ja się domyślam, że oni się spodziewali, że jak zaproponują wizę i pracę chłopaczkowi z Polski, który tu przyjechał na wizie J1 i tak dalej, to ja tam po prostu zacznę ich po stopach całować. A ja powiedziałem, że no wiecie co, sorry, ale dzięki. I to jest właśnie jeden z takich, wydaje mi się, przełomowych momentów w moim życiu, dlatego że jeżeli istnieją jakieś alternatywne rzeczywistości, to być może jest gdzieś tam Cash, który powiedział wtedy tak, dziękuję. Teraz, kilka lat później, pracuję w Colorado, może już otworzył jakąś własną firmę, może kupił gdzieś tutaj dom, może ma żonę, może ma dzieci, ma już obywatelstwo i no, grubo, co? Znaczy, nie wiem, może dla was to nie jest grube, ale dla mnie to jest grube, bo to była bardzo mocna propozycja, którą odrzuciłem praktycznie z miejsca. No i myślę, że to mogło mieć naprawdę ogromny wpływ na to, jak dalej potoczyło się moje życie. Tutaj jest gondola, którą chciałem się dzisiaj przejechać i pokazać wam, jak to wszystko wygląda z góry. Tam również nagrywałem jakieś odcinki na mój kanał, ale niestety, jak widzicie, jest jeszcze zamknięta. No i tutaj mamy już tą moją część Vail, tak zwany Lion's Head. Jak widzicie, wszystko jest praktycznie pozamykane. I pamiętam, że tutaj miałem ostatni dzień swojej pracy. To była chyba zmiana, która trwała łącznie z 16 czy 17 godzin. No i pamiętam, że był to naprawdę świetny strzał gotówki, bo miałem wtedy chyba 40 czy 50 dolarów za godzinę. A tutaj było wesele, był rozstawiony ogromny namiot i pamiętam, że właśnie miał tutaj miejsce naprawdę bardzo fajny koncert, fajne wspomnienia. No i moi drodzy, zbliżamy się do miejsca, w którym mieszkałem. Naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo wspomnień. Pamiętam, jak na przerwach sobie siedzieliśmy tutaj na tych ławkach z chłopakami z Turcji. Tam są okna mojego mieszkanka. A tutaj mamy budynek, który nazywa się First Chair. I tutaj mieszkali pracownicy pracujący w resortach. I tutaj mieszkałem również ja. I w ogóle to, że tutaj mieszkałem, to również była bardzo dobra decyzja z mojej strony, ponieważ do wyboru były dwie miejscówki, mianowicie First Chair, które było dosyć drogie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to First Chair było droższe o chyba 100 czy 200 dolarów co paycheck, czyli co dwa tygodnie, czyli tam powiedzmy za 200 czy 400 dolarów miesięcznie trzeba było za to więcej zapłacić. Druga miejscówka była, strzelam, z 30 minut na piechotę w tamtą stronę. No i wiele osób, które chciało przycebulić, okazywało, że muszą dymać z buta godzinę w jedną i w drugą stronę codziennie do roboty, bo czasami zdarzało się tak, że autobus nie przyjechał, albo jeździły bardzo rzadko, albo właśnie mieli do pracy na godzinę 5 czy 6 rano, kiedy te autobusy jeszcze nie jeździły. No i bardzo często właśnie z tego powodu, że mieszkali tam, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby znaleźć drugą czy trzecią robotę, bo jak ja kończyłem jedną pracę na przykład o 14, a drugą zaczynałem o 15, to miałem czas, żeby tu przyjść, przebrać się, przekimać i pójść do kolejnej roboty, a tamci po prostu nie mieli takiej możliwości. Sorry, że tak dyszę, ale tutaj jest naprawdę wysoko. W ogóle swoją drogą dzisiaj rano mi leciała krew z nosa. Czułem się rano po prostu, jakbym miał kaca. I to są dokładnie takie same objawy, jakie miałem, kiedy tutaj przyjechałem, bo jesteśmy naprawdę wysoko i chwilę zajmuje, zanim organizm się dostosuje. Ten mostek pewnie też niektórzy z was kojarzą, bo bardzo często nim chodziłem na vlogach. Kurde, no po prostu nie mogę uwierzyć, że od tamtego czasu minęło już 5 lat. Tak trochę głupio w sumie, że nagrywam całego vloga o tym, bo dla was to jest po prostu zwykły budynek, a ja na niego patrzę i od razu w mojej pamięci pojawiały się te wszystkie imprezy, urodziny, które tutaj organizowałem. Jak siedzieliśmy z Aleksem, graliśmy sobie w StarCrafta na laptopach po nocach. Oj, to były czasy. Ale na tej historii z robotą i menadżerką nie kończy się cały wpływ Vail na moje życie, ponieważ później w 2018 roku pojechałem do Australii. Dosyć szybko ogarnąłem się, że nie do końca mi ten kraj pasuje, bo tak jak w Stanach miałem takie doświadczenie właśnie za każdym razem, że jeżeli chciałem mieć więcej godzin, jeżeli chciałem mieć lepszą pracę, jeżeli chciałem się rozwijać, to dostawałem. No to w Australii było tak, że jak przychodziłem do jakiejś roboty i chciałem się doszkolić, no to było raczej takie, no dobra, weź tak nie podskakuj, jesteś tylko backpackersem, tutaj bla bla
bla i nara. Więc chciałem się z Australii ewakuować, no i moim planem ówczesnym na życie było to, żeby podróżować do 30 roku życia, a później po prostu wszystko rzucić i zająć się takim zwykłym, stabilnym życiem, normalną pracą, może jakieś korpo, gdzieś może, wiecie, kiedyś tam mieszkanie na kredyt i tak dalej. No i jak zdecydowałem się, że wyjeżdżam z Australii, a nadal nie miałem kasy na to, żeby realizować ten plan podróży do 30, no to postanowiłem, że po prostu zrobię sobie 2-3 miesiące podróży po Azji, a za resztę pieniędzy ogarnę sobie wizę, przylecę do Vail, popracuję tutaj jako kelner, odłożę sobie więcej kasy, zrobię podróż po Ameryce Południowej i zakończę cały ten etap swojego życia. No i wstępnie wyglądało na to, że plan uda mi się zrealizować. Wyleciałem z Australii do Tajlandii. Po kilku dniach dostałem informację, że niestety, w związku z tym, że zmienił się główny menadżer całego tego przybytku, on się nie zgadza, żeby człowiek, którego on nie zna, przyszedł tutaj na pozycję kelnera i może mi zaoferować tylko i wyłącznie pozycję basera. A ja wiedziałem, z czym to się wiąże i nie chciałem po raz kolejny przechodzić przez całe to piekło, załatwianie sobie robót itd., itd. I to właśnie wtedy, moi drodzy, podjąłem decyzję, że idę pełnoetatowo w kanał na YouTubie. To był styczeń 2019 roku, mamy maj 2022 i już 3,5 roku jestem pełnoetatowym YouTuberem. A to wszystko potoczyło się, jak się potoczyło, właśnie w dużym stopniu przez decyzje podjęte w tym małym miasteczku w górach w Colorado. Jak widzicie, w tej porze roku jest to naprawdę bardzo mocne ghost town i raczej już niewiele osób, które znałem w tamtych latach, tutaj pracuje, ale jeszcze jakieś pojedyncze sztuki się znajdą. Cześć! Hej. Słyszałem, że masz dla mnie jakieś fajne magnesy. Tak, to właśnie jestem z Danielem na telefonie. Tutaj mam z przodu. O, super. Mam nadzieję, że wam się te magnesy spodobają, bo wydaje mi się, że te są najfajniejsze, takie oldschoolowe, więc mam nadzieję, że znajdę tutaj jeszcze brakującą ilość. Właśnie mówię tej koleżance, że ja się dzisiaj czuję tak nie do końca dobrze i mówi, że to jest właśnie kac bez kaca, jak się tutaj przyjeżdża pierwsze dni i można sobie kupić, słuchajcie, tlen. I ludzie, którzy mają właśnie jakieś takie problemy, ja nawet czuję, że mi się teraz ręce trzęsą i tak dalej, że po prostu ludzie sobie to kupują i sobie wdychają i się lepiej czują, ale my zaraz stąd spadamy, więc nie będę się w takie rzeczy bawił. Cieszę się, że udało się dorwać takie fajne magnesy, bo one w ogóle nie trącą tandetą i widać, że są dobrze zrobione. W każdym razie, moi drodzy, to taka to właśnie historia Kesha, który był kiedyś zdeterminowany tak bardzo do tego, żeby realizować swoje marzenia, że kilka razy postawił wszystko na jedną kartę. No i jakoś wychodzi na to, że odrobina determinacji, dużo szczęścia, no i kilka lat później mogę się przechadzać po tym Vail z kamerą w ręku i móc powiedzieć, że faktycznie udało mi się zrealizować swoje marzenia. Spotkałem się właśnie dzisiaj jeszcze z Sylwią, o której wam wcześniej wspominałem, no i powiedziała mi, że jest w szoku i że bardzo się cieszy, że mi się to tak udało, bo pamięta, jak te 5 lat temu mówiłem jej, że moim marzeniem jest właśnie to, żeby sobie jeździć z kamerą po świecie. Kurde, no, dobrze się człowiek czuje, jak sobie tak spojrzy na swoje życie z perspektywy kilku lat i sobie uświadomi, że udało mi się takie dosyć swoje ambitne cele życiowe zrealizować. Kurde, ja wiem, że powiedziałem wam, że pokażę wam dzisiaj Vail, a ten vlog to jestem ja gadający do kamery skierowaną na moją twarz, ale nie wiem, jak inaczej miałbym wam tą historię przedstawić, że po prostu idę sobie tą uliczką. Pamiętam, jak z Metalliką na słuchawkach, bo wtedy byłem świeżo po koncercie Metalliki w Denver, więc miałem mega wkrętę. Szedłem sobie co kilka dni do pracy, do kina, czy do pracy na jakiś event w tamtą stronę. Teraz po prostu idę i gadam do kamery. Tak jak kiedyś gadałem do kamery, tylko wtedy gadałem do malutkiej kamery, robiąc sobie hobbystycznie kanał na YouTubie, a teraz gadam sobie do dużej kamery, wiedząc, że od ponad 3 lat jest to po prostu mój styl życia, spełnienie moich marzeń. Kurde. Naprawdę dobrze, dobrze się dzisiaj czuję. Bardzo się cieszę, że miałem okazję tutaj przyjechać. Okazało się, że nie muszę ze sobą targać ponad 200 magnesów, ponieważ mogą mi je wysłać. I mało tego, jeżeli mi je wyślą, to odliczają od tego podatek stanowy, więc nie zapłaciłem... Znowu się zdyszałem. Podatku stanowego, więc spoko. Cebulka trochę zadowolona. W każdym razie chodzę sobie tak tutaj po tym Vail i myślę o tym, że miałem naprawdę bardzo dużo szczęścia w życiu. I mam tu na myśli ludzi, którzy po prostu gdzieś tam we mnie uwierzyli na pewnym etapie. Pozwolili mi
dostać lepszą pracę jako student J1, gdzie to się rzadko zdarza, żeby dostawać awanse, jeżeli wiedzą, że jesteś tu tylko kilka miesięcy. Ludzi, którzy po tych wszystkich akcjach, które się tutaj odwaliły, proponowali mi pracę, proponowali mi wizę, proponowali mi... Brakuje mi słów, ale zmierzam do tego, że cieszę się, że moje życie potoczyło się tak, jak się potoczyło, bo wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że mimo tego, że zdarza mi się często narzekać, to jestem szczęśliwy, no i w jakimś stopniu na pewno spełniony, aczkolwiek też, czaicie, kilka schodów na tej wysokości i ja po prostu już zadyszka, że jestem szczęśliwy i że jestem w jakimś stopniu spełniony, aczkolwiek zdecydowanie nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. O, tak chciałem powiedzieć. Idę do fury i jedziemy coś zjeść. A tak w ogóle, moi drodzy, to pomiędzy poprzednim vlogiem a tym był jeden dzień przerwy, bo wczoraj się kręciliśmy tutaj trochę po górach, lataliśmy z Nate'em. I jak ty się, mordo, czujesz? Teraz czy wtedy? Teraz i wtedy. No teraz trochę lepiej, a wtedy się czułem trochę słabiej. No, bo to jest właśnie ze względu na tą wysokość, tak jak wam mówiłem, tutaj bardzo dużo ludzi ma takie akcje. Ja czuję, że mi się coraz bardziej trzęsą ręce, zaczynam się trochę seplenić, taki czuję się rozkojarzony, ale naprawdę, kurde, przy tej wysokości ludzie, którzy są bardziej na to wrażliwi, tak mają. Jedziemy jeść. Byliśmy jeszcze na obiedzie z moimi znajomymi tutaj z roboty, ale nie nagrywałem. Chciałbym wam tylko pokazać, w jak fancy miejscu zaparkowaliśmy i nawet mieliśmy, jak się nazywa ziomek, co tutaj bierze ten... Valet? Tak. Parking. Był tutaj nawet valet parking, czy nie wiem jak to valet po polsku nazwać. Facet od nas wziął kluczyki, przechował naszego vana. Było fancy. No i słuchajcie, będziemy kończyli tego vloga, po prostu ruszamy dalej w trasę, gdzieś się przekimamy i zobaczymy się vlogowo jutro. Mam nadzieję, że dzisiaj was nie zanudziłem tymi swoimi wspominkami, ale tak jak wam powiedziałem, ta mała mieścina w górach w Colorado jest miejscem, z którym wiąże się bardzo wiele moich wspomnień i jest to miejsce, które naprawdę miało ogromny wpływ na to, jak dziś wygląda moje życie. Więc cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać, cieszę się, że mogłem z wami powspominać. Fajnie, że udało się spotkać z jakimiś znajomymi. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wszystko wyglądało kilka lat temu, jak wyglądały moje początki tutaj, to znajdziecie wszystko na playliście z mojej drugiej serii z USA, którą macie podlinkowaną w opisie tego filmu. Powinna się nazywać USA 2017 albo USA sezon drugi. No i co? To była historia, z którą chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Na razie, trzymajcie się, cześć!